Cześć, witam Ciebie serdecznie. Ja jestem Menago i w dzisiejszym odcinku, specjalnym odcinku kulinarnym, który można by nazwać Gotuj z Menago lub Menago gotuje, zdradzę Ci sekret na idealną pizzę włoską, który będzie połączony dosłownie w finezję smaków. Tak, moi drodzy, jestem ogromnym pasjonatem smaku. Lubię raz na jakiś czas, raz na tydzień, aby świętować to wszystko, co się udało zjeść. Bardzo dobrze zjeść. Lubię delektować się smakiem. Lubi każdy z nas, ponieważ to jedzenie nas napędza. Jedzenie jest naszą energią, jedzenie jest naszym paliwem, ale również odczuwanie przyjemności jedzenia, delektowanie się smakiem jest dla nas czymś bardzo ważnym w naszym życiu, czymś wyjątkowym, czymś, co sprawia nam przyjemność i przede wszystkim daje uśmiech i co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Skoro prowadzę pozytywny kanał, staram się dawać Tobie uśmiech, to dziś właśnie dam Ci kolejną wartość, dam Ci przepis na idealną włoską pizzę. Będziesz mogła poznać zarówno przepis na idealne ciasto do pizzy, ponieważ to jest bardzo ważne, ale również na wszelkie inne szczegóły, które mają na to znaczenie. Takie jak idealny sos do pizzy, ten, którym smarujesz właśnie tę pizzę, na którą później wkładasz składniki, i właśnie dobranie odpowiednie składników, drobne szczegóły również czynią to, że ta pizza będzie wyjątkowa. Także zaczynamy. Zapraszam Ciebie do obejrzenia. Jeśli uznasz, że ten materiał dał Ci jakąś wartość, to bardzo Cię proszę, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Właśnie, podziel się w komentarzu swoją opinią, jak ta pizza według tego przepisu Tobie się udała, jak Tobie smakowała i czy może byś coś zmieniła, czy zmienił. Także nasze gotowanie, nasze pieczenie pizzy, czas zacząć. Mam przed sobą tę oto magiczną miseczkę. Przygotuj sobie taką miseczkę takiej wielkości, jaką uważasz za stosowną, może być większa, to nie ma większego znaczenia. Mam, moi drodzy, kostkę drożdży. I absolutnie nie kupuj drożdży jakichś sypanych w proszku, bo od razu Ci powiem, że nie ma to większego sensu, przynajmniej dla mnie. Próbowałem, żeby było jasne, i w żaden sposób się to, moi drodzy, nie sprawdziło. Absolutnie się to nie sprawdziło, więc kupiłem sobie drożdże w kostce. I od razu Ci mówię, wiem, że są różne szkoły, różnie się ludzie wypowiadają, jedni twierdzą, żeby tych drożdży dawać mniej. Okej, w moim przepisie zużywam, kochani, całą kostkę drożdży i tworzę z tego dwie pizze. To jest też właśnie informacja dla Ciebie bardzo istotna, że ta kostka drożdży i to, co tutaj będę robił, jeśli chodzi o ciasto, to są dwie pizze, czyli wykarmię tym całą rodzinę tak naprawdę. Gwarantuję Ci, że jeśli tę pizzę przygotujesz według przepisu tak, jak Ci podaję, to cała Twoja rodzina, najbliżsi znajomi i przyjaciele po prostu oszaleją. Także, moi drodzy, tę kostkę drożdży po prostu kruszymy. Kruszymy najlepiej, jak potrafimy, do tej miseczki. Proszę, kruszymy. Kruszymy, żeby nie było jakichś tam wielkich grudek. Pokrusz tak, jak uważasz za stosowne. I teraz. No niestety, to, moi drodzy, nie będzie pizza dietetyczna. Także wszelkie panie, czy też panów, którzy się odchudzają, od razu uprzedzam, że nie będzie to pizza dietetyczna. Natomiast z własnego doświadczenia Ci powiem, że jeżeli raz na tydzień w ramach świętowania pozwolisz sobie na taką ucztę smaków, to też naprawdę nic się nie stanie. Wręcz jest to wskazane i wszyscy dietetycy Ci to zalecają, żeby raz w tygodniu naprawdę sobie pozwolić i nagrodzić siebie, ale podkreślam, raz w tygodniu, a nie codziennie, gdzie możesz tą dietę troszkę złamać. Robię to według takiego przepisu, jaki poznałem, więc go nie zmieniamy. Oczywiście są ludzie, którzy tę drożdże w tej chwili zaleją ciepłą czy letnią wodą. Ja tego absolutnie nie robię, moi drodzy. Wody nie używam do pizzy ani mililitra i to Cię może zdziwi. Robię pizzę, która nie ma ani mililitra wody. Posypujemy, słuchajcie, te drożdże cukrem. To będzie kilka łyżeczek cukru. Tak, wiem, moi drodzy, ma to wpływ na kaloryczność, ale też ma to wpływ na smak. Gdzieś koło 4-5, myślę, łyżeczek cukru powinno być ok. No ja akurat na dwie pizze pozwolę sobie nasypać 6,5 łyżeczki. Następnie, moi drodzy, te drożdże trzeba wymieszać. Trzeba dobrze wymieszać z tym oto cukrem, tak aby się rozpuściły, dać im chwilkę czasu, żeby się rozpuściły. Po co ten cukier? No między innymi po to, że te drożdże się lepiej rozpuszczą, a co za tym idzie również, będą lepiej rosły. Uwierz mi, że taka ilość drożdży nie będzie odczuwalna w cieście, które w ten sposób przygotujemy. Wymieszajcie to dobrze, także po posypaniu cukrem odczekaj chwilkę,
jakieś 5 minut, żeby to się tam wszystko, powiedzmy, przegryzło, żeby te drożdże miały chwilę czasu, żeby, powiedzmy, nasiąknąć, że tak powiem, nasycić się tym cukrem, a później wszystko razem wymieszamy i zobaczysz, co dalej. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem, minęło 5 minut. Słuchajcie, odstawiamy sobie cukier. Cukier nam się jeszcze, moi drodzy, przyda w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym przepisie. No i moi drodzy, wymieszajcie sobie to troszkę, jak widzicie, u mnie już te drożdże dosłownie zaczynają się elegancko rozpuszczać. Także wymieszajcie sobie teraz, ja używam takiej szpachtułki kuchennej, nie wiem też, jak to się fachowo nazywa, używam drewnianej, jest ona według mnie najlepsza. No dobrze, po wymieszaniu, moi drodzy, jak widzisz, rozmieszaj dobrze, żeby nie było żadnych grudek, żeby te drożdże naprawdę się rozpuściły. Tu musi być idealna konsystencja wodnita, bez, powiedzmy, żadnych skrupułów. Także najpierw to dobrze rozmieszaj. Jeszcze, jak widzisz, u mnie są grudki. Jeżeli jakieś drobniutkie grudki, jeżeli się trafią, to też się nic nie stanie, natomiast postaraj się to rozmieszać w miarę idealnie, żeby jednak tamtych grudek nie było. No jedna się trafi, mała się, nic nie stanie. Natomiast postaraj się to jednak rozmieszać najlepiej, jak potrafisz. Możesz oczywiście do tego użyć, niektórzy i w mikserze mieszają, nie ma problemu. Jeśli chcesz mieć pewność, czy wymieszać to w shakerze, tylko pamiętaj też, żeby tych drożdży za wiele w danym innym naczyniu nie zostawało, bo tak jak widzisz na padce, którą używam, mi tych drożdży praktycznie nie zostaje. Dobrze. Kiedy mamy, moi drodzy, to rozmieszane, ja tu jeszcze troszeczkę mam grudek, więc jeszcze je, moi drodzy, troszkę rozmieszam. No, wstępnie jest ok. Ruchy okrężne, inne dobrze. Jest wymieszane. Drożdże, moi drodzy, jak widzicie, u mnie się rozpuściły w konsystencji po prostu wodnitej, takiej, w jakiej być powinny. Grudki tutaj żadnej nie mamy. Tak jak mówię, alternatywą, jeżeli naprawdę bardzo się odchudzasz i nie chcesz dawać tego cukru, alternatywą jest dolanie ciepłej wody. Ja natomiast cukru w diecie praktycznie nie używam i dodanie troszkę cukru do pizzy absolutnie nie zaszkodzi. Następnie, moi drodzy, wsypujemy 2 łyżeczki soli. 2 łyżeczki soli do tych drożdży. Nie więcej, są jakieś tam przepisy, które mówią o większych ilościach. Ja natomiast wsypuję tylko i wyłącznie 2 łyżeczki. Dlaczego, dowiesz się w dalszej części. Także oglądaj uważnie do końca. Już mam nadzieję, że ta część jest dla ciebie ciekawa. Wymieszaj dobrze te drożdże z tą solą, żeby na pewno wszędzie ta sól się rozeszła. I następnie, moi drodzy, kolejną rzeczą to będzie rzecz na oko tak zwana. Otwieramy mąkę. Mąkę mamy... Jak widzisz, jest to mąka pszenna typu 450. Bardzo ważne, mąka pszenna tortowa. Na tej mące najlepiej wychodzi pizza. Dlaczego, dowiesz się również dalej, zobaczysz. Także tutaj będziemy wsypywali mąkę na oko, aby stworzyć gęstszą konsystencję. Nie robimy tutaj jeszcze ciasta. To nie jest, moi drodzy, jeszcze etap tworzenia ciasta. To jest etap, którym przygotowujemy drożdże, aby zostawić je do tego, aby urosły. Także za chwilkę je odstawimy na 30 minut. Zresztą za chwilkę ci to dokładnie wytłumaczę. Natomiast, co bardzo ważne, i to będzie nam potrzebne, to jest nasze, moi drodzy, dzisiaj narzędzie. Jest to sitko. Mąkę, moi drodzy, wsypujemy do sitka. Dlaczego? Między innymi dlatego, żeby ona się nam dobrze napowietrzyła. Otóż nie chodzi o to, żeby mąkę przez sitko przesiać, bo przecież tutaj ona jest rozdrobniona i nie ma żadnych farfocli czy zanieczyszczeń. To nawet nie chodzi o zanieczyszczenia, ale chodzi, moi drodzy, zobaczcie, tutaj ładnie sobie popukuję w tym sitku tą łyżką i zobaczcie, jak nam ładnie ta mąka, wam pokażę tutaj nawet do kamery, zobaczcie, jak nam ładnie ta mąka się robi taka pulchna. To chodzi właśnie, moi drodzy, o to, żeby tę mąkę napowietrzyć, bardzo dobrze napowietrzyć, dzięki czemu ciasto jest lepsze. Lepiej nam rośnie, lepiej smakuje, także już lepiej się poświęćcie, te troszeczkę i tej mąki dajcie. Dobra. Sprawdzimy, czy 2 łyżki mąki w moim przypadku są ok. Zamieszamy, moi drodzy, teraz te drożdże z tą mąką. Widzisz, jeszcze te drożdże u mnie są takie, no, wodnite, a my mamy je zostawić do tego, aby nam ładnie urosły. To też zaraz bardzo ważna informacja, także może notuj sobie to wszystko,
postaram się przy montażu tego filmu po prostu Ci napisać te ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Prawdopodobnie gdzieś tutaj taki napis się pojawi. Czyli do drożdży wsypujemy, moi drodzy, cukier, aby nam się te drożdże po prostu ładnie rozpuściły. Mieszamy drożdże bardzo dokładnie, aby nie było żadnych grudek. Wsypujemy 2 łyżeczki soli. Następnie może być oczywiście sól mało sodowa. Ja też generalnie mało słonych potraw jem, znaczy generalnie mało soli, także tutaj już nie będziemy się rozdrabniali, jaką sól, to już musi być Twój wybór, jakiej soli używasz. Ja akurat miałem pod ręką zwykłą, także użyłem najzwyklejszej, zwykłej soli, a też mówię, nie jest jej nie wiadomo jak wiele. Dobra, myślę, że po wymieszaniu jeszcze tak pół łyżki bym tej mąki tutaj, pół łyżki jeszcze bym tej mąki myślę, że dodał. Zaraz zresztą zobaczysz dlaczego. Dobra. Wszystko, moi drodzy, przez siteczko, żeby nam się ładnie tutaj napowietrzało. Dobra. Także, moi drodzy, mieszamy już do oporu i to jest nasz zaczyn, że tak powiem, nasze takie ciasto początkowe, które, moi drodzy, ja to zrobię również. I tu powiem Ci, jak ja to robię. Możesz to zrobić na 2 opcje. Proponuję Ci... Dobra. Proponuję Ci takie przygotowane ciasto. No tu możesz oczywiście jeszcze zobaczyć, żeby nie było potem jakichś grudek. Dobrze. Tak przygotowane drożdże z odrobiną mąki, moi drodzy, wsadzę na 30 minut do piekarnika. Tylko uwaga, nie będziemy ich piec w żadnym wypadku. Podgrzeję piekarnik przez około 30 sekund do temperatury lekko wyższej niż temperatura pokojowa. Ty być może wiesz na oko też, jeżeli suszysz jakieś, powiedzmy sobie, zioła typu mięta, melisa, czasami inne przyprawy, suszysz w piekarniku, to zrób dokładnie tak samo w przypadku drożdży. Nakryjemy to, tę miskę folią. Możesz odstawić ją przy piecyku gazowym, gdzie tam się na przykład coś gotuje i oczywiście one jak najbardziej urosną. A ja wstawiam, słuchajcie, do piekarnika na 30 minut. Ale tak jak mówię, nie zapomnij tego piekarnika wyłączyć. Najpierw rozgrzewamy piekarnik do temperatury lekko wyższej, może to 30-40 stopni. Lekko wyższa temperatura niż temperatura pokojowa. Następnie oczywiście piekarnik wyłączamy i wkładamy, moi drodzy, te drożdże, żeby sobie urosły. Na około 30 minut, to już też musisz patrzeć na oko, kiedy one urosły. I oczywiście, moi drodzy, nie będziemy tutaj marnowali czasu, także idziemy wsadzić drożdże do piekarnika, aby one tam sobie delikatnie dochodziły, aby delikatnie nam rosły. Nie zapomnij wyłączyć tego piekarnika, one tam się nie mają piec. I oczywiście w tym czasie przygotujemy idealny sos do pizzy, także wstawiamy drożdże, wracamy i robimy dalej idealną pizzę. Zostań ze mną. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Nasze drożdże dochodzą, a teraz będziemy robili idealny sos do pizzy. Naprawdę sos, który będzie totalnie idealny. Co będziemy potrzebowali? Koncentrat pomidorowy. Około 2 łyżek trzeba by tego koncentratu tutaj dać, czyli 4 łyżeczki. Zresztą początek jest taki, później zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Początkowo 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego dajemy. Do tegoż koncentratu pomidorowego. Następnie, moi drodzy, do tego koncentratu pomidorowego 2 łyżeczki cukru. Jak widzisz, nie wsypuję jakiś mega czubatyk, dlatego że troszkę tego cukru już dałem wcześniej do ciasta, także tutaj ten cukier nie jest aż tak potrzebny. Moi drodzy, no około pół łyżeczki soli. Tutaj też z tą solą bym nie przesadzał. Musicie sobie dobrze to wymierzyć. No ja mam taką bardzo, bardzo płaską łyżeczkę, traktuję jako pół łyżeczki soli. Nie będę pieprz, no muszę też wsypać w sumie łyżeczką na oko. Tego pieprzu lepiej mniej dać niż za dużo.
ale również pół łyżeczki pieprzu. Pamiętaj, że to jest sos do pizzy, który w moim przypadku będzie na dwie pizze, więc nawet jeśli on będzie lekko ostry, to wszystko zależy, czy lubisz właśnie ostrzejsze, czy nie. Następnie, moi drodzy, do tego wszystkiego dodajemy sobie bazylię, około łyżeczki bazylii, około łyżeczki oregano. Jedynie potem nam zostanie bazylia do posypania po pizzy na zewnątrz, także już bazylii więcej nie będziesz używać. I generalnie powiem Ci szczerze, że w tej konfiguracji z tym sosem, który mam, to dobra, oregano zawsze daje troszkę więcej. To tak naprawdę przy tej konfiguracji już nie musisz żadnego sosu robić na wierzch do pizzy. Smarujesz tym sosem po prostu pizzę, jest ona wyśmienita. Ale czasami możesz sobie zrobić również sos czosnkowy, jeśli masz taką ochotę. Mieszamy, żeby tutaj nam się konsystencja jakaś dziwna nie zrobiła. I moi drodzy, ja mam akurat coś takiego jak suszone pomidory. To jest przyprawa, która nie kosztuje dużo. No moim zdaniem warto ją też dodać. Tym bardziej, że to jakby pasuje. Tych suszonych pomidorów to wsypuję tak na oko dwie łyżeczki. Następnie, moi drodzy, do tego wszystkiego powinniśmy dodać pół łyżeczki tymianku. Ja akurat czasami po prostu tak na oko dodaję rozmaryn. Teraz daję rozmaryn. Akurat nie mam dzisiaj tymianku, także alternatywnie dodaję rozmaryn. Ten tymianek dosyć zmienia smak, jest dosyć istotny, więc warto go dać. No, zobaczymy, ocenić, jak mi tutaj to wyszło. Do tego wszystkiego, moi drodzy, będziemy potrzebowali przynajmniej jeden ząbek czosnku. Albo jeden wielki, albo po prostu dwa mniejsze. I tu Ci zdradzę pewien tajny sekret, jak to zrobić, żeby ten czosnek był dobry. Oczywiście czosnku w żadnym wypadku nie wkrawasz do środka. W żadnym wypadku. Czosnek musisz zdusić tak zwanym dziadkiem do czosnku. Ja się śmieję, że to jest dziadek do czosnku. Tak jak mamy dziadka do orzechów, to tutaj mamy taką ściskaczkę, którą ten czosnek w idealny sposób zmiażdżysz. Także, moi drodzy, obierz czosnek ze tak zwanej skórki, z powłoczki, obierz go ładnie, żeby to się tam nie wduszało. I następnie, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ wiele osób, które no niestety mają refluks, i to jest taka porada gratis ode mnie, sam się z tym zmagałem, bardzo lubię jeść ostre potrawy, bardzo lubię czosnek, bardzo lubię pieprz, bardzo lubię paprykę, czy też cebulę, no niestety mając refluks po zjedzeniu takiej pizzy, miałem nieprzyjemności na żołądku. Każdy, kto ma refluks, wie, jak bardzo to jest nieprzyjemne, jak bardzo to pali. Więc jak to zrobić, aby stworzyć taki idealny sos do pizzy, który będzie smakował tak, jak powinien, ale mieć praktycznie do zera zneutralizowane odczucie refluksu? Wiem, bo sprawdziłem tą metodę i tutaj zdradzę Ci ten sekret, jak pozbyć się refluksu przy jedzeniu czosnku i cebuli. Pierwszą metodą, jeśli chodzi właśnie o sos, rozkrój ząbek czosnku na pół. Rozkrój ten ząbek czosnku na pół. Jak zapewne wiesz, po rozkrojeniu w środku są takie korzonki. Nie wiem, jak to można fachowo nazwać, ja to nazywam korzonki. Jest taki korzonek, który w zależności od rodzaju czosnku różnie wygląda. No w moim białym czosnku jest on praktycznie niewidoczny, jest on biały. W niektórych fioletowych czosnkach jest on czasem zielony, jest zauważalny. Tak czy inaczej, po prostu ten korzonek ze środka wykrój. Wykrój go, nie żałuj tego. Oczywiście nie tak, żeby cały ząbek czosnku zmarnować. I w tym momencie wkładasz te dwie połówki do ściskaczki, którą ten czosnek dodajesz do sosu. Oczywiście tutaj musimy jeszcze troszkę przemerdać. I jeszcze raz. OK. Zobaczymy, czy damy drugi ząbek czosnku. Mam go przygotowanego, ponieważ u mnie ten ząbek czosnku był stosunkowo mały i wydaje mi się, że lepiej w przypadku małych lub średnich ząbków czosnku dać jednak dwa. Proponuję dać jednak dwa, albo jeden wielki. Natomiast wolę to dodawanie, wiecie co, zostawić sobie na później. Mieszamy to wszystko. Bardzo dobrze mieszamy, żeby to tam nam się idealnie, słuchajcie, pomieszało. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ do tego wszystkiego dodajemy około łyżeczki
oliwy z oliwek. Ja tej oliwy akurat wam powiem szczerze, nie żałuję, czasem to są około, są to nawet dwie łyżeczki. Dlaczego? Dlatego, że przecież jeśli jest ten sos odpowiednio natłuszczony, to też pizza będzie lepiej smakowała, bo ciasto, pamiętajcie, że ten sos tak naprawdę nadaje smaku całemu ciastu z pizzy. Także moi drodzy, mieszamy, mieszamy, mieszamy. I ostatni element, ja tutaj mam przelane w taką butelkę, może zakryję, żeby nie było widać. Nie jest to, moi drodzy, żadne winko. Chociaż z winem coś ma wspólnego, bo jest to ocet winny. Jest to, moi drodzy, ocet winny, także pół łyżeczki tego octu winnego też warto tutaj, moi drodzy, do tego dodać. Po pomieszaniu oczywiście warto, jak to każdy kucharz zrobić powinien, warto to, moi drodzy, spróbować. Ja to zaraz zrobię przy was i powiem, co moim zdaniem tutaj, czego mi brakuje albo czego jest za dużo. Nie, no raczej za dużo nic nie będzie, dlatego też zawsze macie ten komfort, że możecie tego koncentratu pomidorowego dodać i wtedy już będzie ok. Mieszamy, mieszamy, mieszamy wszystko idealnie, kochani, mieszamy. Róbmy próbę. Jest gęsty ten sos, on ma być gęsty. Jak dla mnie jest on słodkawy. Powiedziałbym, że czegoś jeszcze brakuje. Brakuje mi soli. Brakuje mi, kochani, soli w smaku. Ale to już wezmę ją tak na szczyptę, tak zwaną, na rękę. Dodam troszkę soli. Jest on słodki, bo być może te pomidory, które dodałem suszone, one też dodają smaku takiej słodyczy. Ale tak jak mówię, no ten cukier to tak naprawdę, weźcie pod uwagę, że to, co ja robię, to jest tak jak powiedziałem, na dwie pizze. Więc to, że dodaliśmy tam troszkę cukru do drożdży, czy tutaj troszkę cukru do tego, to naprawdę nie ma znaczenia, bo to jest, w efekcie końcowym nie będzie tak dużo. Dobrze, moi drodzy, ja jeszcze mam ochotę dodać tu troszeczkę oregano. Mam po prostu taką ochotę, żeby dodać troszkę oregano. Tak po prostu czuję i troszkę bazylii. Po prostu ja zawsze lubię, naprawdę lubię nie żałować oregano, nie żałować bazylii, więc to jest jakby rzecz tutaj według twojego gustu. Pamiętaj, że tak czy siak pizzę posypiemy jeszcze oregano i bazylią na samej górze. Po zrobieniu. Mam ochotę, żeby ten sos był minimalnie rzadszy, mam ochotę dodać więcej oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek, kochani, jest zdrowym tłuszczem, wy też tłuszczu w diecie potrzebujecie, także to akurat nie zaszkodzi, że damy jej troszkę więcej. A nada to też lepszego smaku. Mieszamy, 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 mieszamy. I zobaczymy, czy dodajemy czosnku jeszcze. Drugi ząbek. Dobra. Ok, jest zamieszane, kochani. No to wielka próba na język. Prawie idealna. Prawie idealna. Oliwa z oliwek dodała lepszego smaku. Wyraziście czuć w tym momencie przyprawy. Czosnku prawie nie czuć. Czosnku prawie nie czuć i większa ilość soli dodała smaku. Ja dodam troszkę pieprzu, ale to już zrobię jak bardzo bezpieczny sposób. Dodamy troszkę pieprzu. Cukru już w żadnym wypadku nie dodawajcie. Nie ma takiej tutaj opcji i potrzeby. Zastanowiłbym się właśnie nad tym czosnkiem albo nad po prostu nad łyżeczką jeszcze koncentratu pomidorowego. I to chyba zrobię. Dodam, moi drodzy, chyba łyżeczkę koncentratu pomidorowego, żeby to troszkę tak złagodzić. Łyżeczka, moi drodzy, łyżeczka koncentratu, żeby troszkę to jeszcze złagodzić. Wymieszajmy. Ja, uwierzcie mi, na dwie pizze tę ilość, którą tutaj posiadam, tego sosu bez problemu zużyję. Także dobrze, moi drodzy, dobrze. To sobie odstawimy gdzieś na bok, żeby po prostu przeszło, żeby, wiecie, też nabrało smaku. Ja to w międzyczasie kilka razy jeszcze zamieszam. Tak zawsze robię. No właśnie w tej przerwie, kiedy nasze drożdże sobie rosną, w tej przerwie właśnie robię idealny sos na pizzę. Dlatego on jest idealny, bo też musi, aż mnie w nosie podrapało, czyli chyba jest dobrze. Idealna. Idealna, takie jak zawsze.
taką lekką nutką ostrawego posmaku specyficznego, który myślę, że dodały te suszone pomidory, których w sumie już nie będę dodawał, więc myślę, że nic się nie stanie, jeśli ich tu jeszcze troszkę dodamy. I na pewno zmieniło to smak, bo zawsze pamiętam smak, kiedy dawałem tymianek. Dzisiaj dałem, moi drodzy, właśnie rozmaryn zamiast tymianku. I też troszkę ten smak się dzięki temu zmienił, ale myślę, że na lepsze. Także dodałem jeszcze troszkę suszonych pomidorów. Tym bardziej, że jest to sos, który ma być pomidorowy. Także, moi drodzy, dobrze wymieszajmy we wszystkie możliwe strony. Dobra, jest idealnie. Moi drodzy, to te pomidory dodały tego specyficznego smaku. Jest ostrawe. Czosnku praktycznie nie czuć, ale będzie wyjątkowy. Będzie wyjątkowy ten sos. Oczywiście, słuchajcie, te łupinki, wszystkie pozostałości proponuję Wam z deski, którą macie posprzątać, dlatego żebyście później w tym ciasta nie urabiali. My tu będziemy za chwilkę robili ciasto. No dobrze, moi drodzy, mamy w ten sposób gotowy sos do pizzy, idealny sos do pizzy. My go odstawimy na bok, on będzie czekał na sam koniec, na sam finish. W międzyczasie go jeszcze kilka razy, tak jak mówiłem, zamieszam. Będzie czekał, będzie dojrzewał. A idziemy zobaczyć, kochani, co z drożdżami. Myślę, że jeszcze z 15 minut powinny się... 15 minut jeszcze dochodzić, powinny z 15 minut jeszcze nam rosnąć. Wracamy za chwilkę i poznasz kolejny sekret, kolejny totalny sekret na to, jak zrobić idealne ciasto do pizzy. Także zostań ze mną, koniecznie oglądaj do końca. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, ale drożdże potrzebują jeszcze przecież troszkę czasu. Jak dobrze wiecie, nie możemy ich poganiać w tym, żeby nam urosły. My nie będziemy tego czasu, moi drodzy, marnowali. I w czasie, kiedy te drożdże sobie tam rosną, przygotujemy składniki, które w tej pizzy będą. Jednym z tych składników, od którego zaczniemy, i to jest kolejny sekret, który dzisiaj Ci zdradzę, jest pomidor. Pomidor jak pomidor, ktoś powie. Słuchajcie, obierzcie pomidora ze skórki. Generalnie polecam Wam obieranie pomidora ze skórki. Kiedyś ktoś mi o tym mówił i mówiłem, po co pomidora obierać ze skórki? Ten, kto obierał pomidora ze skórki, wie doskonale, jak ta skórka przylepia się do skóry ludzkiej. No właśnie, a co jeśli nie do końca pogryziesz tego pomidora i tak samo przykleić się do żołądka? Raz tak miałem, uwierz mi, cały następny dzień się męczyłem. Nawet picie bardzo mocnych gazowanych napojów nie pomagało. Także odradzam Ci jedzenie pomidora ze skórką własnego dobra. Nie życzę Ci, absolutnie nie życzę Ci, abyś się przekonał czy przekonała, jak to jest. Więc zdradzę Ci ten sekret, jak w prosty sposób, bardzo szybko obrać pomidora ze skórki. Jest to banalnie proste. Nakrawasz pomidora, jeśli chodzi o skórkę. Tak, żeby przedziurawić skórkę, nie przekrawasz go głębiej. Taki krzyżyk. Na cztery. Następnie wkładasz do kubka i zalewasz gorącą, wrzącą wodą. Tak samo jakbyś zalewała, czy zalewał herbatę. Ten pomidor 3, 4, 5 minut powinien w tej wrzącej wodzie stać. Ale nie dłużej, bo się ugotuje. Następnie wylewasz tą wrzącą wodę, wyjmujesz pomidorka i pod zimną wodą opłukując rękami skórka schodzi idealnie. I wtedy zobaczysz, w jaki sposób ta skóra przykleja się do Twoich dłoni, jak ciężko jest ją z tych dłoni czasem zdjąć. Także polecam Ci dokładne obieranie pomidora ze skóry. No ale oczywiście, jeżeli do pizzy damy pomidora, to od razu Ci chcę zwrócić uwagę na to, że pomidor ma soki, także musisz uważać. Jak to zrobimy? Moi drodzy, pokroimy sobie pomidora w talarki. Oczywiście, że tak, ale włożymy go, na cztery go oczywiście pokroimy, bo takie wielkie kawałki pomidora nam nie są potrzebne. Włożymy go do sitka, gdzie go troszkę oczywiście pomęczymy, po to, aby wydusić z niego te soki. Bo jeżeli te soki puszczą, chcę Ci tutaj naprawdę przed tym przestrzec, no będzie nieciekawie. Będzie ta pizza bardzo mokra i ciasto może się po prostu popsuć. Czyli ja tutaj mam specjalną miskę, gdzie ten pomidor będzie sobie troszkę tam ręką trzeba pomieszać, powyjmować może ten miąższ ze środka. Polecam Ci, bo naprawdę będzie nieciekawie, jeśli... Zresztą spróbuj.
spróbuj. Jeśli mi po prostu nie wierzysz na słowo, spróbuj, wrzuć pomidora i zobaczysz, ile soków on puści, które nie wyparują, które no, popsują ci całą pizzę. Puści on tyle soków, w połączeniu oczywiście z pieczarkami, które za chwilkę damy, że po prostu ten sok wycieknie pod pizzę, pod ciasto, ciasto przyklei się do blachy. Totalnie nie polecam. Lepiej po prostu go troszeczkę tutaj pomęczyć, żeby ten miąższ wykapał. Jak widzisz, już mi tutaj sporo wykapało, także niech on sobie tam kapie, będziemy do tego wracali. No, ile jeszcze mam na blasze. A my teraz przechodzimy do składników. Będę te składniki, słuchajcie, wrzucał na tackę, więc po kolei. Pierwszym składnikiem na pewno, który daje do tej pizzy, co daje jej dobrego smaku, to jest pomidor. Drugim składnikiem, no według mnie pizza bez pieczarek nie miałaby sensu. Czy to są czarne pieczarki, czy te ciemne, brązowe, chyba fachowo one się brązowe nazywają, czy białe, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Natomiast oczywiście pieczarki myjemy. Są szkoły, których dużo pań lubi te pieczarki jednak ze skórki obierać. Okej. Ja, mnie się zwyczajnie jako facetowi tego robić nie chcę, także nie będę obierał, ale jeżeli uznajecie takie coś, żeby jednak obrać pieczarki ze skórki, to sobie obierzcie, jeżeli tak wam to w jakiś sposób pomaga. Ja je po prostu bardzo dobrze wymyłem. Tu troszkę je tak tylko z tego, co jest na zewnątrz, jeszcze ręką obtarłem. Nie smażymy, moi drodzy, pieczarek, nie gotujemy. Dajemy te pieczarki surowe, czyli pokroimy surowe pieczarki. I to ma, moi drodzy, bardzo duże znaczenie, aby ta pizza była dobra, aby smakowała dobrze. Pieczarki muszą być surowe. Ja tych pieczarek, moi drodzy, nie żałuję. I generalnie, jeśli mielibyśmy przeliczyć to, co ja tutaj daję, te składniki, to w żadnej pizzerii tyle składników byś nie dostał, czy nie dostała. Będzie to dosyć droga pizza, jeśli mielibyśmy ją przeliczyć na, niestety, wartość, na cenę surowców, składników. Natomiast jest to pizza domowa, pizza, którą masz zjeść ze smakiem, z rodziną, nie żałując sobie niczego. Także ja mówię szczerze, pieczarek nie żałuję, ale musisz się liczyć też z tym, dlatego właśnie powiedziałem o pomidorze, że pieczarki puszczają soki i też unikaj innych, powiedzmy, płynów, które mogą wyciec. Dobra, ja sobie pokroję pieczarki, za chwilkę wracamy, lecimy z dalszym składnikiem. Ktoś tutaj, moi drodzy, może mieć wątpliwości, czy skoro rzucimy takie pieczarki surowe, to czy one będą ok? Uwierz mi, zaufaj, spróbuj. W tej opcji, w której robię, te pieczarki będą smakowały idealnie na tej pizzy, właśnie w takiej postaci. I co ważne, jak widzisz, kroję pieczarki całe, nawet nie odkrawam tych ogonków, po prostu kroję je całe. Jeżeli przecież kupujesz pizzę w pizzerii, to też widzisz, że dostajesz pieczarkę całą z ogonkiem. To nie ma tak naprawdę znaczenia na smak. Nie zauważyłem różnicy. Jak widzisz, mam tutaj już całą fajną kubkę pieczarek, ale będzie ich jeszcze więcej. Nakroję ich zdecydowanie jeszcze więcej. Dobra. Mamy, moi drodzy, pieczarki. Oczywiście w czasie, kiedy te pieczarki zrobiłem, czas jeszcze tutaj pomęczyć troszkę pomidorka, troszkę go tutaj powyciskać tak ręką, żeby on tam sobie kapał. Mówię, co jakiś czas do tego wracacie, zobaczycie. Dobra, mamy, moi drodzy, pieczarki, także te już odkładamy na bok. Nie będą nam potrzebne. Kolejnym składnikiem, który zdecydowanie jest według mnie konieczny do pizzy, to jest żółty ser. I teraz uwaga, jak po pierwsze, kupujemy, kochani, ser Gouda. Nie znam innych serów, które by tak dobrze się rozpuszczały, jak właśnie Gouda. Nie mówimy o mozzarelli, bo ona będzie. Jak widzisz, mam tutaj nawet dwa opakowania. Na jedną pizzę wyjdzie po jedno. Natomiast mówimy o serze Gouda. Ser Gouda zdecydowanie najlepiej się rozpuszcza. Ja go nie żałuję. Kupuję ser Gouda w kostce. Jakiej firmy, nieważne. Tutaj nie reklamuję żadnej konkretnej firmy. Nie mówię ci, która jest lepsza, która gorsza. Ale kup ser Gouda w kostce. Następnie. Ja mam takie coś jak tarkę, być może masz jakieś inne magiczne urządzenie kuchenne, które pozwoli ci ten ser zetrzeć. Nie kroj sera w plastry, nie kupuj sera w plastrach również, żeby go powkładać, to nie będzie to samo. Całym urokiem jest, moi drodzy, starcie tego sera na tarce i wsypanie go, dosłownie, wsypanie go na pizzę. Uwierz mi, robi to ogromną różnicę, ale o tym, jak dokładnie wsypywać, to już ci powiem
jak przyjdziemy co do czego. Ile tego sera? Pamiętaj, że ja mam z tego jakby przewidziane dwie pizze, także no przypuszczam, że połowę kostki tego sera zużyję. Może troszkę więcej. Czasami, jeśli mi tego sera po prostu braknie, to na sam koniec właśnie tareczką jeszcze sobie wcieram już na gotową pizzę gdzieś na samą górę. Ser dajemy i na dole, i na górze. Ja daję zawsze dwie warstwy sera. Jeżeli jesteś smakoszem serów, bardzo dobrze się na tym znasz, możesz je jeszcze wymieszać z jakimiś innymi gatunkami sera. Może napiszesz w komentarzu, jakie sery również polecasz, które się dobrze rozpuszczają. Takie, powiedzmy, na które większość osób oczywiście stać, bo nie mówimy tu, słuchajcie, o jakichś rzeczach mega drogich. Ja sam, no niestety, nie jestem osobą, którą byłoby stać na drogie wydatki, dlatego też pokazuję Ci wersję pizzy, którą możesz zjeść jako alternatywę, kiedy no nie jesteś osobą super zamożną, która jednak patrzy na cenę tych składników. I nie będę Ci ukrywał, że większość tych rzeczy, które kupiłem, to po prostu kupiłem najtańsze produkty, jakie były na rynku. Wydaje mi się, że jest ok. Także odkładamy na razie serek. Tutaj zrobimy też miejsce w to samo naczynko. Kochani, wrzucimy mozzarellkę, którą za chwilkę pokroimy. Tutaj mam, jak widzicie, to naczynie bardzo teraz mi się przyda, ponieważ kupujemy, moi drodzy, mozzarellę. Ja akurat była w promocji, kupiłem dwa opakowania, bo było coś w promocji. Więc, moi drodzy, kupujemy mozzarellę. Nie kupujcie tej sypanej mozzarelli, jakiejś żółtej. Ona jest paskudna i do pizzy, szczerze, moim zdaniem absolutnie się Wam nie przyda. Już próbowałem, żeby było jasne, próbowałem. Próbowałem robić z mozzarellą taką... Nie z wody, nie. Absolutnie odradzam. Najlepsza właśnie, moi drodzy, jest mozzarelka, która jest w tej wodzie, w takiej kulce. Kupiłem dwie po to, żeby jedna mozzarelka była na jedną pizzę. Akurat lubię, jak ta mozzarella, moi drodzy, mi się ciągnie. Także... Dobra. Także, tak jak widzisz, no są dwie kuleczki, natomiast Tobie polecam, jeżeli to jest na jedną pizzę, to też bierz te składniki, podziel troszkę tak po połowie. Zresztą zobaczysz, będziesz widzieć, jakie je wkładam na pizzę i sam zobaczysz. Mozzarellkę zazwyczaj, słuchajcie, kroję w takie plastry. Później ja jej tak ręką kruszę, jeśli o to chodzi, moi drodzy. I tak one są później przeze mnie ręką kruszone. To mozzarella jest bardziej takie kulki, bym powiedział. Tu nie ma, wiecie, jakiejś reguły, ale teraz ją po prostu kroję po to, żeby nie była w tej kostce. Przepyszna. Uwielbiam, słuchajcie, mozzarellkę, szczególnie na przykład z pomidorkiem. Bardzo zdrowy ser, który nie ma laktozy, jeśli ktoś by z Was nie wiedział. Natomiast jak mówię, zobaczcie, ja kroję, nie patrzę nawet na to, jakie to są grube plastry, czy one są jakoś super równe, bo ja i tak to potem ręką przy wrzucaniu na ciasto pokruszę, że na pewno nie wrzucimy takich gotowych, bo to nie ma, na moi drodzy, najmniejszego sensu. Obróćmy sobie może troszkę, żebyście tutaj mieli lepsze widoki. Dobrze. To oczywiście, moi drodzy, nie będzie pizza wegańska. A co za tym idzie? Co za tym, moi drodzy, idzie? To będzie w niej szynka. Uwielbiam pizzę właśnie, która jest połączeniem pieczarek i szynki. Kupiłem szynkę konserwową i tylko taką Wam polecam. Nie lubię szynką drobiową, ale to akurat jest mój gust, bo ponieważ nie lubię drobiu, zużyjemy całą tą szynkę, która jest, krojąc ją, moi drodzy, w takie po prostu paseczki. Może to jeszcze na pół przekroję, bo ja generalnie szynkę najczęściej, słuchajcie, wrzucam... Zaraz zobaczycie, bo ja szynkę po prostu najczęściej wrzucam w takich kwadracikach. Wydaje mi się ona najlepsza. To też jestem może takim troszkę, kochani, pedantem i lubię, jak jedzenie wygląda. Lubię jednak delektować się widokiem tego jedzenia, zanim go jeszcze zjem, to jedzenie. I tworząc to jedzenie, lubię jednak, żeby ta pizza mi wyglądała. Także zobaczcie, zrobiłem sobie takie
Zaproszę mojego pieska, będzie miał ucztę, moi drodzy. Będzie mój piesek miał ucztę. No dobrze, kochani, lecimy dalej. Jak widzicie, tej szynki również nie żałuję. Jak mi coś tu spadnie, to mój piesek będzie miał ucztę. Zaproszę go sobie powciąga. Oczywiście sera żółtego, moi drodzy, psu nie dawajcie, bo psy źle trawią. Mogą się pochorować od jedzenia żółtego sera, no ale jeśli troszkę szyneczki tam spadnie, to chętnie sobie wmuci. Dobra, jak widzicie, kroję tą szynkę na takie kwadraciki. Wydaje mi się to ok. Więc mamy składniki: ser żółty Gouda, ser mozzarella, pieczarki. W tej chwili mamy szynkę konserwową, mamy pomidorki, które właśnie zamerdamy troszkę. Nożykiem też, także tak, żeby tego miąższu... Widzicie, wracam co chwilę do tych pomidorków, one sobie kapią cały czas, a ja do nich jeszcze wracam i tam je trochę jeszcze nożykiem w środku powymęczam. By się powiedziało, ile płynu puściły, ale to oczywiście również ten sos, ta woda z mozzarelli. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do składnika kolejnego, jest to cebula. Cebula moim zdaniem w pizzy musi być, natomiast słuchajcie, ja kupuję cebulę, nie wiem dlaczego ona się nazywa czerwona, dla mnie to jest fioletowa, no ale okej, nie dyskutujemy na ten temat, bo może zaraz wyjdzie, że jestem, słuchajcie, daltonistą i nie odróżniam kolorów. Dlaczego dajemy, moi drodzy, do pizzy cebulę właśnie czerwoną? Jak ja to powiedziałem, fioletową, a nie zwykłą. No ja robię taką, dlatego że wiem, że to jest cebulka, która da mi smak, że nie muszę z niej rezygnować kompletnie, a z drugiej strony pozytywnie wpłynie na mój refluks, czyli mówiąc już bardziej wprost, po prostu mi nie zaszkodzi. Więc jeżeli tak naprawdę masz problemy jakiekolwiek z refluksem, polecam Ci właśnie cebulkę czerwoną. Cebulkę kroimy, moi drodzy, w zwykłe, najzwyklejsze talarki, tak jak się kroi cebulę. Tutaj już nic, moi drodzy, nie musimy wymyślać. Normalnie ją poukładamy na tej pizzy tak, jak jest. Dobra. I to sobie zostawimy. Cebulkę sobie włożymy tutaj koło szyneczki. Na razie się niczym nie przejmujcie, że to jest w kawałkach, to będziemy wszystko już dbali o to, jak będziemy kładli na pizzę. Kolejnym składnikiem u mnie to jest żółta papryka. Mam kilka takich papryczek fajnych. Żółta, czerwona, zielona. Mam jeszcze drugą żółtą, no i oczywiście magiczną Carolina Reaper, którą wrzucę, ale to zrobię tak, żeby mi się nie pomieszało. Paprykę, słuchajcie, ja zawsze kroję bardzo drobno, bo musicie akurat wiedzieć, że jeżeli paprykę dajecie surowo, to niestety siłą rzeczy, moi drodzy, ta papryka wam się nie... Ja mam nadzieję, że to nie jest ta żółta, ostra papryka, bo mogę mieć naprawdę przerąbane. Natomiast właśnie, będzie, moi drodzy, wyzwanie. To będzie kolejny film, może nagrany w formie shota z transmisji na żywo, z naszego live'a, streama tak zwanego, gdzie razem z wami, przy was, tę paprykę, tą pizzę właściwie, z papryką zjem. Paprykę, słuchajcie, kroję na możliwie najmniejsze kawałki. Tutaj nie patrzę na jakiś kształt tego. Po prostu ją, jak widzicie, tak dziabię dosyć mocno, żeby były takie jak najmniejsze kawałki, ponieważ no, ta papryka nam w mniejszych kawałkach szybciej dojdzie. Pobawimy się troszkę kolorami, zobaczymy, co się uda z tą pizzą zrobić, ale sprawdzę, czy ona na pewno, moi drodzy, nie jest jakaś strasznie ostra. Nie jest, na szczęście, chyba. Na razie przynajmniej nic nie czuję. No, jest chyba normalna, dobra. Także, moi drodzy, mamy papryczkę żółtą. Damy ją tu obok szyneczki. Nie mam więcej żadnego naczynka, więc musimy sobie tak poradzić. Następnie papryczkę zieloną. Tak samo. Dobra, no i ostatnia papryka, jakaś taka pomarańczowa się tutaj napatoczyła.
Ale tak jak mówię, dla zabawy kolorkami, żeby była ta pizza kolorowa, to ją po prostu rzucę. Najważniejsza dzisiaj rzecz, czyli papryka zwana Carolina Reaper. Ona troszkę niestety była zamrożona i nie jest taka, jak może bym sobie tego, moi drodzy, życzył. No ale trudno, no. Nie jest zbyt idealna ta papryka. Wizualnie, no ale trudno, nic z tym nie zrobimy. Potem ją powrzucam jakoś, zobaczymy. Okej, moi drodzy, teraz pewnie jak poliżę palec, to... Ojojoj. Ale będę miał teraz wyzwanie. Dobra, moi drodzy, składniki odkładamy na bok. No jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Co nam będzie potrzebne, aby zrobić to idealne ciasto do pizzy? Idealne, prawdziwe, włoskie ciasto. Mamy te drożdże, które nam ładnie już wyrosły. Przynajmniej widać po konsystencji, że tak się stało. Ale jeszcze będą miały okazję raz wyrosnąć, troszkę w innych warunkach. O tym za chwilę. Będzie nam potrzebna mąka pszenna. Będzie nam potrzebne jedno jajko. Na razie jeszcze jest nierozbite. Oczywiście, moi drodzy, sitko. Wałek do wałkowania tej pizzy. Oczywiście będziemy ją formowali ręką, natomiast ja zawsze gdzieś tam wałkiem przejadę, żeby było lepiej. I teraz magiczne, co jest podstawą tego sekretu, aby to pizza, ta pizza, to ciasto było idealne, to was zaskoczy. Tu stoi butelka piwa. Nie będę oczywiście pokazywał i reklamował. To nie ma znaczenia, jakie piwo. Możecie kupić najtańsze w puszce z jakiegokolwiek marketu. Połowa tego piwa, czyli z pół litra, to jest 250 ml. To ja to robię tak na oko, patrząc na w butelce, już mam to wypracowane. Pamiętaj, że to, co robię, to są dwie pizze. Także zużywam połowę tego piwa, wlewając, i zaraz to zresztą zrobię, wlewając je do tego ciasta. No dobra, moi drodzy, no to przechodzimy po prostu już do konkretu. Bierzemy to piwko, nie będę, mówię wam, pokazywał jakie. Wlewamy tak na oko. Połowę butelki. Możesz, tak jak widzisz, to piwo lać tak, jak ja leję, żeby ono zaczęło się pienić. Nie ma problemu, niech się pieni i mieszaj. Wymieszaj to z tymi drożdżami, które tutaj masz. Ładnie wymieszaj. Zobacz, ile mam piany. To tak wygląda, jakby ktoś płyn do naczyń tutaj wlał. Absolutnie nie. To jest to piwo i to jest dobrze. To jest, moi drodzy, bardzo dobrze. Niech to się tam wypieni. Porządnie wymieszaj te drożdże teraz z tym piwkiem. To jest jakby taki podstawowy krok, żeby, słuchajcie, to porządnie wymieszać, żeby tu nic, nigdzie żadna grudka się nie znalazła. Również tą, w zależności czym tam mieszasz, czy to jest, ja nie polecam ci generalnie nie polecam ci mieszania tego łyżką, ponieważ łyżka, no, ma kształt taki, do której więcej się tam przyklei jakiś grudek. Robię to, jak widzisz, taką najzwyklejszą płaską packą. Dobra, jest, moi drodzy, to wymieszane, jest bardzo gęsta konsystencja, rzadka, znaczy się, chciałem powiedzieć. Bardzo rzadka konsystencja. I do niej, moi drodzy, będziemy wsypywali po prostu mąkę. Będziemy to robili przez sitko. Także tu się nie spieszymy, moi drodzy. Tu się nie spieszcie. Absolutnie spieszenie się tutaj nie ma sensu. Nasypcie sobie tą mąkę do siteczka i robiąc w taki sposób, jak ja to robię, można, mieszając, fajnie oczywiście, gdyby wam ktoś to mieszał w międzyczasie, no byłoby to idealne. Idealna by to była sytuacja, no ale tak pewnie sobie pozwolić nie możecie, żeby wam ktoś mieszał, także musicie robić to w tym momencie, moi drodzy, na raty, cierpliwie. Od tego zależy, czy ta pizza będzie idealna. Tego zależy, czy będzie idealna, bo napowietrza się ta mąka. No w tym momencie ona nam się idealnie, słuchajcie, napowietrza. Jest to bardzo ważny element. Dobra. Możecie sobie jeszcze tak delikatnie wstrząsnąć, no ale to generalnie ja wolę to robić porządnie. Wymieszamy. Ruchem okrężnym ja to robię. Tak bym w mikserze robił. Wymieszamy, żeby jakiś tam grudek nie było.
Dobra, mieszamy, jeszcze jest rzadkie to ciasto. No i właśnie, pytanie, jakie ono ma być? Bo to jest jeszcze etap środkowy, to jest jeszcze nam tu wiele brakuje do właściwego ciasta. Jak długo powinniście to mieszać? Mieszajcie tak długo, aż ciasto stanie się gęste. Ciasto musicie mieć mega gęste, takie, które nie lepi się, a pamiętajcie, że jeszcze dodamy do niego jajko. Dodaję całe jajko. Są różne wersje, różne szkoły, tylko o żółtku, czy tylko o białku. Ja dodaję po prostu całe jajko, tak jak leci, ale jak widzisz, mam przygotowane naczynko, do którego to jajko wbiję, po to, żeby z niego wyciągnąć ewentualne skorupki. Ale zaraz Ci też pokażę, jak to robię. Rozmieszaj to po prostu dobrze, żeby... to ciasto stało się takie gumowate, żeby było dobrze. Ono lubi być wałkowane, ono lubi być formowane, wtedy też oddycha. Także nie żałuj sobie. Dobrze to wymieszaj. Oczywiście mąki dodajemy na zapas więcej, bo za chwilkę, tak jak mówiłem, dodamy jajko. Moje ciasto jeszcze tu chce tej mąki. Jeszcze się lepi do tej packi całej. Także dodamy jeszcze tej mąki. Możecie za chwilę zaskoczyć kolejny krok, który zrobimy, kiedy już to ciasto przygotujemy. Na pewno Cię zaskoczy. Ale o tym za chwilkę. Mieszamy, moi drodzy, mieszamy. Ja tutaj nawet Wam pokażę, zobaczcie, proszę, w kamerze. Tej mąki celowo jest, moi drodzy, w tej chwili więcej. Zaraz zobaczycie dlaczego. To ciasto musi wszędzie tą mąkę pochłonąć. Nic się nie przejmujcie na razie. Ono się będzie lepiło, bo nie mamy jajka. I po to będzie właśnie to jajko. Dlatego na razie się tym nie przejmujcie absolutnie. Starajcie się tylko zrobić z tego ciasta taką w miarę jedną konsystencję, ale to jeszcze o niczym tak naprawdę nie świadczy. Jeszcze, moi drodzy, o niczym to nie świadczy, dlatego że ostateczna wersja ciasta będzie wtedy, kiedy dodamy do niego jajko. Tutaj musimy to ciasto troszkę teraz, moi drodzy, jeszcze ono się za bardzo lepi, ja tu jeszcze dodam. Jeszcze dodam, kochani, troszkę mąki. Oczywiście mąkę, jak widzicie, wsypuję cały czas na sitko. Żebyście się nie zapomnieli, przypominam Wam o tym. Przypuszczam, że to już jest moment, w którym w miarę możecie to ciasto starać się formować ręką. Natomiast no, do momentu, jak się lepiej to robić taką właśnie jakąś packą. Może macie jakieś różne fajne, ciekawe przyrządy, pochwalcie się, macie jakiś na to sposób. Oczywiście są takie też specjalne maszyny, które wyrabiają ciasto. Oczywiście jak najbardziej. Też to może być dobry pomysł. Chociaż ja myślę, że najlepsza zabawa jest jednak wtedy, kiedy tym ciastem możesz się po prostu pobawić w ręce, a nie kiedy możesz się poczuć je, tak jak taką plastelinę. Czujesz to, co tworzysz, to, co będziesz jadł, czy jadła za chwilę. Więc mi się też wydaje, że formowanie tego ciasta w jakiejś maszynie to takie trochę pójście na skróty, ale absolutnie tego nie krytykuję. Dajemy jeszcze, moi drodzy, mąki. Dajemy dlatego, że... No za chwilkę się dowiesz dlaczego, teraz już mamy resztkę, także tak jak widzisz, no jest to kilogram mąki, dlatego nie żałowałem absolutnie, moi drodzy, tutaj nie żałowałem tych drożdży, nie żałowałem mąki. Dajemy tej mąki, tu jest etap, w którym jeszcze tej mąki nie żałujcie i nie przejmujcie się, jeśli będzie jej za dużo gdzieś tam. Właśnie o to chodzi, żeby tam naczynia, to naczynie, w tym przypadku moja miska, żeby ona była tą mąką jakby na tych ściankach obsypana. W tej chwili to ciasto jest totalnie białe od mąki, czyli już jest idealne, bo będziemy do niego właśnie dodawali jajko. Także to jest już ten dobry moment, w którym zobaczcie, ono się już tak fajnie, jeszcze nie idealnie formuje, bo tak jak mówię, nie mamy jajka, więc ono nam się jeszcze rozwala, ale postarajcie się je tak właśnie poformować, żeby ta mąka wszędzie
Weszło. No dobrze, moi drodzy. Następnie w tej misce starajcie się zrobić to ciasto na kształt tej miski. To znaczy, rozprowadźcie je po ściankach. Ono się już w tej chwili wam do miski nie przyklei. Zobaczcie. Pokazuję wam, jak to mniej więcej zrobiłem. Coś takiego, moi drodzy. Ciasto jest rozprowadzone tutaj po ściankach tej miski. Tu jest taka dziura w środku. Oczywiście ona... Po co? Po to, żebyśmy, moi drodzy, to jajko. Wszystko, jak widzicie, do jednego naczynka. Przejrzyjcie sobie teraz to jajko, czy tu nie ma jakichś może skorupek. Oczywiście możecie je całe wymieszać jak najbardziej. Tutaj nie musi być żółtko od białka oddzielone. Nawet je wymieszajcie, tylko czasem kogla mogra nie róbcie. I wlewamy tak jak leci, moi drodzy, do tego ciasta. Następnie tą górę, którą oblepiliście ścianki, nakładamy na to jajko, tak żeby ono było w środku tego ciasta. Zobaczcie, zamknąłem to jajko jakby w tym cieście. Ono oczywiście wypłynie, to jest pewne, już zaczyna wypływać i bardzo dobrze, bo dzięki temu oczywiście rękę sobie pobrudzicie. No już tutaj jest to, moi drodzy, nieuniknione, ale dzięki temu to ciasto całe przejdzie w tym jajku. Całe się będzie tak fajnie lepiło. No pierwszy moment jest teraz niezbyt przyjemny, bo jak widzisz, mi się cała ręka lepi, ale dodamy mąki i zaraz nie będzie problemu. Mieszamy oczywiście to ciasto cały czas w tej mące, która tutaj jeszcze w tej misce była i jest. Zobaczcie, ile mąki. Ja ją wysypałem po to, żeby teraz posypać górą. Ściskamy to ciasto, tak wiecie, formujemy, żeby do środka tą mąkę, że tak powiem, wpychać. Po to, żeby to się wszystko wymieszało. Dusimy jak plastelinę, jak za dzieciaka. Mamy zabawę w tej chwili, słuchajcie, jak małe dziecko, które bawiło się plasteliną. I zobaczcie, pokażę wam to teraz nad miską, gdyby to jajko miało wyciec. Bawimy się, ściskamy. O, jajko zaczyna jeszcze się... Ale już nam się tworzy taka kulka, ona się jeszcze lepi, dlatego że mamy za mało mąki, której zaraz, moi drodzy, oczywiście dodamy tutaj to, co wysypałem. Wszędzie w tej mące jak najbardziej można to wytarzać. Chociaż ta mąka nam się, moi drodzy, za chwilkę przyda. I dosypujemy mąki. I teraz jest najlepsza część, moi drodzy, całego, bym powiedział, spektaklu. Kiedy już tak sobie pozduszacie taką kulę, tworzycie taką kulę. Tak jak widzicie, cały czas do środka to obracacie, żeby to ciasto się nam wymieszało, żeby się wyformowało we wszystkie możliwe strony. I widzicie, że jak już je tak formujecie, ono się staje jeszcze bardziej, no, wilgotne, że jeszcze troszkę tej mąki potrzebuje. Więc dlatego nie bójcie się, śmiało w tej mące je tam wytarzajcie. Nic się, moi drodzy, nie bójcie, zaraz wam udowodnię, że tej mąki nie będzie za dużo. To ciasto ma być białe od mąki, dosłownie ma być białe. Wszędzie ma być mąka na nim. I zobaczcie, sypię tą mąkę z każdej możliwej strony. I wduszam, i obracam. Ktoś by powiedział, no jak ja teraz chcę z tego ciasta sformować pizzę? No, zaraz się wszystkiego dowiesz, dlaczego właśnie tak. Dobra, ciasto jest idealne. Zrób tylko tak, żeby była jedna konsystencja, jeśli chodzi o kulkę. Zrób taką kulkę w miarę prawdziwą. Mąki posyp sobie trochę właśnie do tego naczynka. Ta mąka ci się za chwilę przyda. Ta mąka ci się za chwilkę przyda. W to naczynko wkładasz tą kulkę, aż mi tutaj mąka trysnęła. No i, moi drodzy, co robimy z tym ciastem? A zgadnijcie, napiszcie w komentarzu, moi drodzy, co robimy teraz z tym ciastem. Ja oczywiście za chwilkę o tym powiem. Już idziemy. Umyję sobie ręce, moi drodzy, w tym czasie. Natomiast to ciasto na pół godziny, nie może to być niestety krócej, przykro mi bardzo, nie może to być krócej, na pół godziny wkładamy do lodówki. Nie przesłyszałeś się, czy nie przesłyszałaś? Wkładamy do lodówki, także nie martw się o tą mąkę, bo tak jak mówię, wilgoci ono załapie. Także wkładamy ciasto do lodówki, wracamy za pół godziny, kiedy będzie ono już
Ono też w lodówce dojrzewa, ono też w lodówce rośnie. I zaczniemy tę kulkę, podzielę wtedy na dwie części, bo pamiętaj, że to są dwie pizze dla mnie. I zaczniemy formować ciasto, zaczniemy wkładać składniki, zaczniemy robić prawdziwą pizzę włoską. Także idziemy do lodówki, wkładamy ciasto, widzimy... A, no właśnie, moi drodzy. Bo zapomniałbym teraz o najważniejszym szczególe, tym wszystkim. W czasie, kiedy właśnie to ciasto będzie już sobie w lodówce, w czasie, kiedy ty będziesz formować ciasto, kiedy będziesz wkładać też składniki, czyli już teraz, ciasto wkładasz do lodówki, a piekarnik nastawiasz na maksa, na 300-360 stopni. Ja mam piekarnik akurat gazowy, dlatego go na maksa nastawiam, na maksymalną temperaturę. Nie przejmuj się, tak zawsze robię, tak działa. Dzięki czemu pieczenie pizzy zajmie ci od 10 do 15 minut, nie dłużej. Jest to bardzo ważna rada, nie będzie to pizza zbyt chrupiąca, żeby tam się przypaliła. Musisz oczywiście jej pilnować, wiadomo. Natomiast będzie bardzo krótkie i szybkie pieczenie. Także idziemy włożyć ciasto do lodówki, idziemy włączyć piekarnik, wrócimy za 30 minut i lecimy dalej z przepisem na pizzę. No i dobrze, kochani, jesteśmy z powrotem. Minęło to magiczne 30 minut. Jak widzicie, składniki mam tutaj już przygotowane. Te składniki razem kroiliśmy w czasie, kiedy ta pizza, to ciasto do pizzy było sobie w lodówce. Wygląda w tej chwili ono tak. Nie urosło specjalnie, no bo też nie spodziewajcie tego, ale magia tego, żeby to ciasto było idealne, właśnie polega na tym, żeby wstawić je do tej lodówki na te 30 minut. Jeżeli macie możliwość, oczywiście, wstawić to ciasto na dłużej, jeżeli macie oczywiście możliwość wstawić to ciasto na dłużej do lodówki, to polecam. Będzie naprawdę ono lepsze. Natomiast no, nie oszukujmy się, większość osób jednak chce zrobić pizzę na szybko, to są czasem spontaniczne decyzje. Chociaż w moim przypadku, tak jak mówiłem, często jest to forma takiego świętowania, gdzie ja sobie zakładam, powiedzmy, że w sobotę robię sobie taką pizzę, takie szaleństwo dietetyczne. I tutaj też dla osób, które się odchudzają, jest to dobra opcja, żeby sobie po prostu zjadły coś. A jesz, pamiętaj, że coś swojego i wiesz, co jesz, bo wkładasz swoje składniki, robisz wszystko właściwie samemu. Jest to bardzo taka maksymalnie naturalna opcja jedzenia. Dobra, moi drodzy, to ciasto, jak widzicie, jeszcze sobie ugniatam. Nie dlatego, że nie mam co robić z rękami, czy lubię się bawić plasteliną, bo jestem troszkę za dużym chłopcem, żeby bawić się plasteliną, natomiast jest to celowe, żeby jeszcze je tam do środka pougniatać. Ta mąka tutaj jak najbardziej, moi drodzy, nam się przyda, ta mąka, która była. Jak widzicie, w żaden negatywny sposób to nie wpłynęło. Jak widzicie też, ta kulka nie jest taka wielka, tym bardziej, że bierzcie pod uwagę to, że ja z tego zrobię dwie pizze. Także u mnie to ciasto jednak nie będzie takie jakieś super grube. Jeżeli właśnie chcesz mieć pizzę na grubym cieście, to z tej proporcji, którą podałem, zrób po prostu jedną pizzę. Ciachnią, machnią na pół, dokładnie na pół. I zawsze tak robię, moi drodzy. Jedną część ciasta odkładam sobie na bok, na jedną pizzę, a drugim wtedy zaczynamy się bawić. Tak jak powiedziałem, wziąłem wałek, ciasto będę i tak ręcznie robił, natomiast jest sobie dodatkowo wałek, aby mieć pewność. Tak jak widzisz, już robiąc tą kulkę, ona zaczyna mi się znowu w dłoniach troszkę lepić. Może tego nie widzisz, ale jest lepiąca, więc sobie weźmiemy jeszcze troszkę, wyturlamy w mące. Ciasto lubi być formowane, także swoją drogą dla mężczyzn bardzo fajne ćwiczenie, drogie panie, jeśli chcecie mężczyźnie dać troszkę poćwiczyć sobie nadgarstki, żeby tam nie był słabeuszem, to możecie dać mu ugniatać, wy nie będziecie musiały tego robić, a uwierzcie mi, strasznie ramiona tutaj pracują, jest to fajne ćwiczenie swoją drogą. No też trzeba spojrzeć, tak żartobliwie powiem, że przy robieniu tej pizzy troszkę kalorii można spalić. To taki żarcik, oczywiście żartowałem, nic nie spalisz kalorii za wiele, ale okej, okay, dobra, ja to ciasto pougniatałem, teraz słuchajcie. Posypujemy mąką dosyć mocno na blacie, ugniatamy. I tutaj już nie zrobicie tego na siedząco. Także moi drodzy, przez chwilkę ważniejszą rzeczą będzie obserwowanie tego ciasta. Zobaczcie, jak je ugniatam. Od środka na boki dookoła.
ugniatając oczywiście taką ładną, okrągłą pizzę. Ja robię pizzę zawsze na okrągło. Teraz, kiedy ją tak sobie pougniatam, oczywiście ją też obrócę. To, że jest ta mąka, również możecie pięściami pougniatać. I właśnie, moi drodzy, tu jest ten też mały taki sekret. Ta mąka jest potrzebna i to ciasto musi być tą mąką troszkę posypane. Możecie jeszcze posypać to odpowiednim rodzajem kaszy, ale mam na myśli tylko ten spód, który będzie się piekł. Jeśli chcecie, żeby był taki bardziej chrupiący, to oczywiście, że tak. Ja akurat wiem, że to już mi w zupełności wystarczy. I teraz tak, dobieram wielkość ciasta, moi drodzy, po prostu do wielkości blachy. To jest taki krok, który robię. Ono będzie średnio grube. Jak widzimy, zwróćcie uwagę, wałkując czy rozgniatając, no to już jest wasza decyzja, aby nigdzie wam to ciasto się nie rozłączyło. Ono musi być w jednej konsystencji. Czasem sobie obróćcie. O, zobaczcie, jest jajeczko na razie, także to nam też pomaga na różne strony to ciasto formować, aby oczywiście boki, ja nie zostawiam, słuchajcie, boków grubszych, one same urosną, także nie zawijam boków, chyba że ktoś lubi grube boki, to oczywiście, moi drodzy, że tak. Ja natomiast tych boków nie zawijam, wręcz nawet odwrotnie, jak widzicie, mocno je rozwałkowuję. No zobaczcie, jeszcze tak sobie obracam, to też dużo pomaga. Tylko nie przyciskajcie za mocno, żeby nie rozwalić ciasta. Natomiast pewnie ktoś z was się spodziewał, że ja tu będę pizzę jak taki typowy pizzerman, będę nią rzucał. Oczywiście, moi drodzy, nie. To już jest wyższa szkoła jazdy. Zresztą ja nie jestem, moi drodzy, żadnym kucharzem. Jestem po prostu pasjonatem dobrego smaku, pasjonatem dobrego jedzenia i tyle. Tak jak każdy z was. A że znam taki tajny przepis na pizzę, która mi się sprawdza, która jest świetna, to się z wami tym przepisem dzielę. Tak wygląda, moi drodzy, pizza jako spód, którą właśnie wkurzymy na blachę. W drugiej kolejności zrobimy drugą pizzę z tego, co mam. Włożymy ją na drugą blachę i zaczniemy wkładać składniki. Ok, moi drodzy, mam taką sobie tutaj blachę. No może nie jest za ładna, bo już jest troszkę, no troszkę już przeszła, jeśli chodzi o pieczenie pizzy. Generalnie, słuchajcie, nigdy nie piekę pizzy na takiej kratkowanej siatce, niby do pizzy. Powiem wam szczerze, w moim zdaniu, w moim odczuciu to musi mieć kontakt. Jak widzicie, tej mąki aż tak tutaj nie żałuję, natomiast też nie chodzi o to, żeby szczególnie na środku, nie? Natomiast jak widzicie, no jest blacha wysypana porządnie, porządnie tym tą mąką, natomiast też nie chodzi o to, żeby hops. Zobaczcie, w taki sprytny, tajny sposób. Tu jeszcze możemy sobie troszkę poobracać, żeby mieć pewność, że ok. I mamy, moi drodzy, pizzę na blasze. Zaraz zaczniemy wkładać składniki. Ja zrobię w tym momencie cięcie, ponieważ będę z tej oto drugiej kulki robił drugą pizzę. Będzie dokładnie to samo, także nie ma sensu tutaj już tobie zawracać tym głowy. No i jesteśmy, moi drodzy, ponownie. Są oczywiście dwa spody do pizzy zrobione. W moim przypadku otrzepcie, żeby czasem ten spód nie był od mąki. Oczywiście pod spodem on powinien być, tak żeby się nie przykleił do blachy. Natomiast tej części nie. Od czego zaczynamy? Oto nasz, moi drodzy, magiczny sos. Sos do pizzy. Oj, tu mi się kapnęło akurat, kurczę, na blachę. Także wytrzemy to, żeby się nie przypaliło. Ja daję tak z trzy łyżeczki po środku. Jak widzicie, w takich odległościach. I ten sos rozsmarowuję, moi drodzy, na boki. Oczywiście rozsmarowujcie ten sos tak, żeby za daleko nie zajechać, ponieważ zostawiamy brzegi, które mają nam urosnąć. Więc to, ile tego sosu dacie, jak widzicie, on jest u mnie bardzo gęsty, bo ja go z wodą nie mieszałem.
tutaj jest jedynie tłuszcz w postaci oliwy z oliwek. Tutaj już widzę, że jest troszkę jeszcze za mało. Dobra, zużyjemy całość. Nie będziemy, moi drodzy, sobie sosu żałowali. Po to go, moi drodzy, zrobiliśmy, żeby go zjeść, a nie żeby został. Także rozsmarowujcie dobrze ten sos, ustalając sobie tak, no powiedzmy, na oko te brzegi, które mają zostać. Ja tak, widzicie, robię łyżeczką. Też tak, no na oko, no ciężko jest tak jakąś tutaj dać jakiś złoty przepis, jak daleko rozsmarowywać sosem, to już jest twój gust. Jak widzisz, oczywiście mniej tego sosu daje po brzegach, a najwięcej jest go oczywiście na środku. A druga pizza, którą zrobiłem dla mojej rodzinki wspaniałej, to jest, moi drodzy, pizza, mam wrażenie, że na cienkim cieście, ale zobaczymy. Dobra, moi drodzy, sos rozsmarowany. Zobaczcie to, proszę, na zbliżeniu. No, starałem się robić to bardzo starannie, tak jak widzicie, szczególnie zwracając uwagę, aby tego sosu nie było jakoś popaćkane po bokach, bo to najbardziej widać na gotowej pizzy. Środek, jak widzicie, dosyć jest gęsty, jeśli chodzi o sos. Bo też tak jak wspominałem, wcześniej, moi drodzy, nie będzie tym razem. Moi drodzy, nie będzie sosu czosnkowego. Czasem jem tą pizzę z ketchupem, ale generalnie, moi drodzy, sosu czosnkowego nie będzie. Nie tym razem. Pierwsze, co bierzemy, moi drodzy, to ser. Sypię żółtym serem. To jest sypanie, jak widzicie, przez rękę. No nigdy idealnie może nie nasypiecie. Jakbyście siali jakieś ziarna. To nie ma znaczenia. Ważne, że ten ser i tak jest, słuchajcie, ładnie jest starty, jest bardzo drobno starty. Tylko oczywiście patrzcie, żeby jakoś nie posypać po blasze, bo to się będzie przypalało, potem będzie tak śmierdziało strasznie, a będziecie myśleli, że coś wam się przypala z pizzą. Gdzieś tam czasem jakaś grudka się zrobi tym serem, ale to zaraz też rozprowadzimy, nie ma problemu. Jak widzicie, ja tego sera sobie tutaj, moi drodzy, nie żałuję. Oczywiście ściągamy. Więc pewnie, znając życie, jeszcze dotrę troszkę serka. Czy raczej na pewno, moi drodzy, dotrę troszkę serka na wierzch. Kolejnym elementem, który, moi drodzy, daję na żółty ser, tu jeszcze po bokach troszkę mi zabrakło, to jest ser mozzarella. Tak jak wam powiedziałem, pokroiłem ten ser w plastry, ja go tak tutaj kruszę. Wiadomo, że on się rozciąga, więc też nie może być za duży. W plastrach go nigdy nie rzucam. To jest takie, jak widzicie tutaj, taka zabawa, żeby jedną tu. Tak kruszę. To jest wszystko takie, moi drodzy, już teraz na oko, to już jest taki zmysł mniej może kulinarny, a bardziej estetyczny, bardziej się tutaj jakaś sztuka łączy z tym. Aż mnie kusi, żeby sobie taką mozzarellkę podjeść, ale nie ma, moi drodzy, nie podjadamy. Podjadamy dopiero po wyjęciu z piekarnika. Także oczywiście też pilnujcie, żeby ten ser tak wrzucać, żeby wam gdzieś tam nie wpadał. Niepowołane miejsca i trzymajcie się tych boków, no bo to też ma, moi drodzy, wpływ na wygląd, tak? Robimy pizzę, która ma wyglądać, moi drodzy, estetycznie. Także rzucamy tej mozzarelki, tak jak mówiłem, mozzarelka jest bardzo dobrym serem, bez laktozy. Wyjdzie po jedno opakowanie mozzarelli na jedną pizzę. Także to będzie zmieszana mozzarella
z żółtym serem, no i oczywiście w cudzysłowie, podkreślam, w cudzysłowie, moi drodzy, konsekwencja będzie tego taka, że będzie nam się ta mozzarella mocno ciągnęła. Bo jak wiecie, mozzarella się mocno ciągnie. Jeśli ktoś nie lubi mozzarelli, nie przepada, no to nie dawajcie aż tak dużo. Ja bardzo lubię, bardzo mi to odpowiada. Także nie mam, moi drodzy, z tym żadnego problemu, że mi się ta mozzarella ciągnie. Jak widzicie, nawet bardzo starannie po bokach ją wydaję na każdy element. Dobrze. Tutaj akurat jest pizza dla mojej rodzinki. Oni tak średnio przepadają za tak dużą ilością mozzarelli, także jak widzicie, też im dam troszkę mniej. Nie dlatego, że im zazdroszczę, tylko tak. Dlatego właśnie, moi drodzy, robię dwie pizze. I to też Wam polecam taką rzecz, żeby dobierać pizzę właśnie, jak robicie dla rodziny. Warto zamiast połówkę pizzy, bo to jest bez sensu, to się pomyli, nigdy nie będziecie wiedzieli, która pizza jest która, która część jest która. Bez sensu, moi drodzy. Lepiej, tak jak widzicie, tak jak ja to robię, po prostu podzielić te pizze na dwie. Niech rodzinka ma jedną. Jeśli nie lubią na przykład dużo mozzarelki, to czy jakichś innych składników, no bo przecież tych składników jest znacznie więcej. Na przykład jedno wiem, że ja będę ponosił tutaj wyzwanie, moi drodzy, smakowe, wyzwanie ostrości z najostrzejszą papryczką świata, z Karoliną Reaper. Nie wiem, jak to wytrzymam, będzie to pewnie kolejny filmik. Czyli w sumie takie dwa w jednym już robimy. Natomiast moja rodzinka nie chce takiej ostrej papryczki jeść, także i nawet nie będę, słuchajcie, robił pranka, bo ja wiem, że zaraz moi stali widzowie coś tutaj sobie zaczną żartować, że pewnie im pranka zrobię. Nie, moi drodzy, żadnych pranków. Dobra. Moim zdaniem tego sera na spód wystarczy. Damy go jeszcze oczywiście, moi drodzy, na wierzch. Kolejnym elementem, który zdecydowanie warto wrzucić, moim zdaniem, i tak zawsze robię, jeszcze się upewnijmy, tak, na pewno wszystko mamy, to jest szyneczka. Ta szyneczka, tylko oczywiście jak my ją kroliliśmy tak w częściach, to też ją trzeba dosyć postarać się rozdrobnić. Zobaczycie, że jak tak troszkę pokruszycie tą szynkę, żeby nie była taka polepiona, te plasterki do siebie, żeby nie były polepione, to też to potem smakowo Wam będzie o wiele lepiej. To już nie mówię o wyglądzie, bo widzicie, ja generalnie troszkę tu jestem takim pedantem i muszę zrobić to w taki sposób, żeby to, moi drodzy, wyglądało. To musi dla mnie po prostu perfekcyjnie wyglądać. Uważam, że jemy również oczami. Człowiek je oczami, także... No, nie oszukujmy się, moi drodzy, coś, co brzydko wygląda, byś nie zjadł, czy nie zjadła. Także drugim elementem będzie, moi drodzy, szyneczka. To nie chodzi o to, żeby tam co do plasterka wybrać, jak tam się zapęta gdzieś, to nie ma, moi drodzy, problemu. Kolejnym elementem, który bym wrzucał, ze względów wizualnych, moi drodzy, ze względów absolutnie wizualnych, tylko wizualnych, kolejne byłyby pieczarki, jak... Albo nie, wrzucimy sobie, moi drodzy, kolejną cebulkę. Jak widzicie, cebulkę rozdrabniam również. Już tutaj się staram robić to, moi drodzy, w sposób jak najbardziej wizualny. Tak, moi drodzy, dokładnie tak. Robię to zawsze. Starannie robię to zawsze wizualnie. Na tyle, na ile potrafię oczywiście, bo nie zawsze się to uda. To oczywiście jest czasowe, ale uwierzcie mi, jeżeli rodzince podacie taką pizzę, drogie panie, jeżeli mężowi, dzieciom zrobicie taką pizzę, właśnie taką ładnie wyglądającą, to wszystkim będzie naprawdę bardzo, bardzo smakowała. Dobra, tu jeszcze jakaś resztka została. Teraz wrzucamy, moi drodzy, pieczarki, które również będę... Akurat te są dosyć małe, także tutaj cudów, moi drodzy, nie poukładam, ale zawsze zobaczcie,
zaczynam te pieczarki od zewnętrznej układać. Ale no teraz są one dosyć małe. Jeśli są wielkie pieczarki, to robią nam świetną robotę. Niestety te są troszkę małe, więc tutaj tak możemy tylko porzucać na oko. Moi drodzy, myślę, że nie zabraknie tych pieczarek, że nie będziemy ich tutaj musieli, kochani, dokrawać. Myślę, że będzie ok. Jak widzicie, pieczarek, kochani, nie żałuję. One też troszkę soku puszczają, więc też nie przesadzajcie z pieczarkami. Musicie o tym pamiętać, że pieczarka również puszcza sok. Mam nadzieję, że tutaj nic nie narobiłem żadnych szkód, a jestem szkodnik. Ale to już moi widzowie stali o tym wiedzą. To jest taki żarcik oczywiście, że jestem szkodnik. Kto mnie ogląda, ten wie, o co chodzi. Dobra, moi drodzy. Mamy to, pieczareczki są. Co do sztuki, więcej nie dokładamy. Kolejnym elementem, moi drodzy, będą papryczki żółte, które po prostu, jak widzicie, zrobię na przemian z innokolorowymi, tak to nazwę. Na przemian z innokolorowymi, także żółte jeszcze sobie zostawię. Troszkę tutaj rzucimy tych. Troszkę tych. Ma być wizualnie, kochani, bardzo ładnie. No i rzucę tą nieszczęsną, ostrą paprykę sobie. Obym tego, kochani, moi drodzy, nie żałował. Myślę, że przeżyję. Myślę, że będę żył. Dobra, jeszcze tutaj troszkę zielonej. Jeszcze przelecimy żółtą. Pięknie będzie ta pizza. Zobaczcie, tak wiosennie bym powiedział, wyglądała. Już tą resztkę dam sobie, żeby wyeliminować ryzyko, że jakaś ostra papryczka się tam napatoczyła. Dobrze, moi drodzy, no będzie pizza wyglądała wiosennie. Sami przyznacie, że wygląda w miarę smacznie. W miarę ok. I teraz, moi drodzy, ja jednak postanowiłem, że po pierwsze posypiemy to oregano po wierzchu. Jak widzicie, oregano, to ja aż tak nie żałuję, aczkolwiek wiem, że moja rodzinka tak aż nie przepada, więc też nie będę im tam tego oregano tak aż serwował nie wiadomo ile, ale sobie, jak widzicie, moi drodzy, wcale nie będę żałował. Dobra, oregano posypaliśmy. Posypiemy, moi drodzy, jeszcze bazylią. Posypiemy, moi drodzy, jeszcze bazylią i na to wszystko. Tak, ktoś powie, wiem, rodzinka mi to też mówi, że tyle tych przypraw daje, że aż jest ciemno. Wiem o tym. I na to wszystko, moi drodzy, jeszcze, co było oczywiście do przewidzenia, wetrzemy na świeżo troszkę sera, żeby tak to, bym powiedział, wszystko związać, żeby ten ser tam się te składniki komponował. Również te przyprawy. Także zobaczcie, kochani. Już jesteśmy na finiszu. Pozostanie tylko w tym momencie na 10 minut, góra 15. I tu też zaraz wam powiem, jak to zrobić. Włożyć tę magiczną pizzę, kochani, do piekarnika. Jak widzicie, sera sobie również nie żałuję. I rodzince również sera nie żałuję. Ten ser się ładnie roztopi.
Dobra, moi drodzy, wydaje się, że jest ok. Tu jeszcze troszkę. Dobra, moi drodzy, więc mamy gotową pizzę. Mamy, moi drodzy, gotową pizzę, którą musimy włożyć do piekarnika na 10 do 15 minut. I zrobimy, moi drodzy, to w sposób następujący. Pizza numer 1, czyli moja, która jest grubsza, pójdzie najpierw na spód. Pizza numer 2 dla mojej rodzinki, która jest na cieńszym cieście, pójdzie na górę. Tam będzie ona sobie około 5 do 7 minut. Na pewno za 5 minut to sprawdzę, czy jest wszystko ok. Po 5 minutach piekarnik możecie otworzyć spokojnie. I zamienimy. Zamienimy, czyli pizza moja pójdzie na górę, ta pójdzie na dół i później za kolejne 5 minut sprawdzimy. Czyli pizzę pieczemy w tym piekarniku, który przypominam cały czas, jak my tutaj robimy, od momentu, kiedy ciasto było w lodówce, od momentu, kiedy układaliśmy składniki również, ten piekarnik cały czas chodzi na najwyższych obrotach, on się grzeje. Więc do rozgrzanego piekarnika teraz włożymy tę pizzę. Nigdy to ciasto na zewnątrz, tutaj, po bokach, nie będzie tak zarumienione jak ciasto z pizzerii. Zwróć uwagę, że w piekarniku masz 300 stopni, 360, a nie tyle, co piece w pizzerii, gdzie jeszcze one grzeją od góry, prawda? Także w piekarniku, który masz na gaz, nigdy tych boków nie będziesz mieć aż tak mocno zarumienionych, mocno przypieczonych. Zobaczysz, zresztą przyniosę tą pizzę jedną gotową, którą pokroimy i którą zjem przy Tobie już w następnym filmie. Będzie właśnie wyzwanie, kiedy zjem tą pizzę z bardzo ostrą papryczką Karolina Reiper. Czy będzie to wyzwanie ostrości. Idziemy, moi drodzy, do piekarnika. Widzimy się, kochani, za 10 minut już z gotową pizzą. No i mówiłem, kochani, że jestem szkodnikiem. Nie wierzyliście, a tutaj macie na to dowód. Zapomniałem o tym, co mam za sobą, czego nie uszykowałem, czyli o pomidorach, które już tutaj są gotowe, ale to nic nie szkodzi. Te pomidory, słuchajcie, po prostu wrzucimy na samą górę, dzięki czemu one lepiej odparują. Nie ma z tym problemu. Wyglądać będą również ładnie, kolorowo, z tym serkiem i z tym wszystkim. Także już, moi drodzy, pomidorków nie będziemy tutaj sypali serem. Nie ma takiej absolutnie konieczności czy potrzeby. I w sumie w tym momencie, jak widzicie, z tej szkody, którą zrobiłem, bo zazwyczaj pomidora dawałem troszeczkę wcześniej, wyszło coś zupełnie nowego, coś fajnego, bo okazuje się, że ta pizza wygląda w tym momencie 100 razy lepiej. Także idziemy teraz do piekarnika. Nie zapomnijcie o pomidorach, jeśli je chcecie. Idziemy do piekarnika, macie czas, te 10 minut, aby szybko wszystko pozmywać, posprzątać i zjeść za chwilkę najlepszą w życiu pizzę. No i witam Was, kochani, na samym końcu mamy pizzę, pizza wyjęta z piekarnika. Troszeczkę Was minimalnie wprowadziłem w błąd, za co z góry przepraszam. Ta pizza była około 17 minut w tym piekarniku. Jak jednak widać, to ciasto zrobiło się grubsze. Jak widzicie, zaraz Wam to pokażę na zbliżeniu. Tu na szczęście się nie stała tragedia, ponieważ dosyć starannie te pomidory odcedziłem, jednak troszeczkę za mało. I dlatego puściły one troszkę soczków i minimalnie tutaj z jednej strony te soczki wyciekły. Nic się nie stało, ale gdyby Wam właśnie wyciekł ten miąższ, byłoby niezbyt ciekawie. Tak, kochani, jak widzicie, wygląda ta pizza. Tu jest troszeczkę mokro, ale to się nic nie dzieje. Naprawdę zaraz ją ładnie pokroimy. Tak ona wygląda, gdy jest gotowa. Jest troszeczkę mokro, dlatego że puściły sok pieczarki oraz przede wszystkim te pomidory, które są na samej górze. Gdyby jednak pomidory były gdzieś włożone w środku, między, to ten sok tak ażby nie wyciekł. Ale tu się tak naprawdę nic nie stało. Tu Wam pokażę, że jest wszystko w należytym porządku. To po prostu będzie smaczna pizza. Także bierzemy się, kochani, za krojenie. Zobaczcie, ile składników. Ciekawe, czy to się da zjeść. Na pewno, słuchajcie, całej pizzy sam nie zjem. Zobaczcie, ile składników. Pamiętajcie, kochani, aby tą blachę sobie przytrzymać jakimś tutaj żaroodpornym, jakąś rękawicą, bo można się nieźle poparzyć.
Jak widzicie, składników mamy całkiem sporo. Jak wyszła pizza, zaraz Wam powiem, na pewno będzie się mocno ciągnęła. Ciasto na pewno jest ok. Żaden składnik oczywiście się tutaj nam, moi drodzy, nie zmarnuje. Bo jak widzicie, przycinam dobrze. Mamy, słuchajcie, pizzę wyciętą. Oczywiście te składniki też włożymy, też je zjemy. Na początek właśnie zjem ten fragment, który jest lekko mokry, aby Wam udowodnić, że wszystko jest, moi drodzy, w należytym porządku. Także smacznego, zobaczymy, czy dam radę, czy przeżyję. Dziękuję za oglądanie, jeśli ten przepis przydał Ci się, jeśli pomógł Ci, zostaw proszę Ci łapkę w górę i napisz komentarz, będzie mi bardzo miło, pomoże to w pozycjonowaniu kanału. Jedzenie się przyjęło, także życzę Wam smacznego, moi drodzy, i dużo uśmiechu, kochani. Trzymajcie się, cześć!